Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie po dość długiej przerwie. Jeśli śledzicie mojego bloga bądź mojego Instagrama, pewnie domyślacie się, jaka była tego przyczyna. No myślę, że teraz już będę częściej i regularnie. Przejdźmy już do filmu. Mam dzisiaj dla Was zakupy kosmetyczne dokonane w przeciągu ostatniego miesiąca, bądź nawet trochę więcej. Mam tutaj kilka rzeczy z drogerii DM, która już jest bardzo dobrze znana tutaj u nas w Polsce. Mam kilka rzeczy z Kiko, czyli z typowo włoskiej, no z włoskiej firmy kosmetycznej. Oraz kilka rzeczy przyjechało do mnie z Grecji. No wiecie, te greckie promocje, już o nich wspominałam wielokrotnie, no nie da się im oprzeć. Może zacznijmy od tej ostatniej kategorii. Poprosiłam mamę, aby kupiła mi w trakcie wyprzedaży w sklepie MAC mój ulubiony już chyba korektor, czyli Pro Longwear Concealer w odcieniu NC20. Przechodzę przez nie przez wodę. Nie, chyba nie ma takiego sformułowania w Polsce, że przez coś się to przechodzi. To chyba typowo angielskie sformułowanie. No nic, przetłumaczyłam sobie bez sensu. Świetny korektor, długotrwały. Wszystko może Wam spłynąć z twarzy. On zostaje na miejscu. Dobre krycie, wygodne, matowe wykończenie. Świetny, świetny, świetny. Polecam każdemu. No i po promocji na przecenie, po promocji kosztował 13 euro, więc spoko. Mama wysłała mi też coś takiego, nie prosiłam ją o to, ale chyba jej się spodobało w sklepie i mi kupiła. Takie typowe masełko do ust, które wypuściło chyba Nivea. Tutaj w Grecji powstała wersja Liposan. Prawie że identyczny słoiczek w zapachu malinowym. Przepięknie pachnie, oczywiście to jest taki plastikowy, malinowy zapach, no ale zobaczymy. Lato nie może się obejść bez Daisy, marka Jacobsa, czyli tej wersji Oh So Fresh. Dajcie mi to otworzyć. Teoretycznie miała być to edycja limitowana, ale był ten zapach i w zeszłym roku, jest i teraz, więc chyba dłużej z nami pozostanie ta edycja limitowana. Ja się z tego cieszę, uwielbiam ten zapach. Spójrzcie też na tą butelkę, jest przepiękna. Uwielbiam ten zapach, długo się w miarę utrzymuje, jak na taki letni i delikatny zapach. Z Grecji przyjechał też do mnie lakier do paznokci z firmy Cores. Uwielbiam te lakiery, mają świetne wariancje kolorystyczne na lato, przepiękne pastele, przepiękne fiolety itd., itd. Do mnie przyszedł taki koralowy pomarańcz, to jest odcień numer 42 Mango Sorbet. Szybko schną, długo się w miarę utrzymują, zwłaszcza z sèche vide na paznokciach. Mają bardzo dobry skład, są to lakiery odżywcze, mają ekstrakt smiry, oligoelementy oraz witaminę B5. Przejdźmy teraz do Kiko. Udało mi się tutaj zdobyć kilka rzeczy dzięki mojemu chłopakowi Grześkowi, który był jakiś miesiąc temu na nartach właśnie we Włoszech, więc ładnie się uśmiechnęłam, bardzo ładnie go poprosiłam o zakup kilka rzeczy. No i o dziwo... Wszystko kupił takie, jakie powinno być. Z aktualnej kolekcji limitowanej, która się nazywa Life in Rio, poprosiłam Grześka o zakup takiego lakieru do paznokci. On kosztował 6 euro i jest to taki dość ciekawy, intrygujący kolor. Metaliczne połączenie takiego różu, pomarańczu i złotego. Poprosiłam też o zakup takiej pomadki, szminki Exotic Shine Lipstick w takim kolorze ciemnego różu, fuksji. Jest to numerek 05, piękne takie złote, klasyczne opakowania. Postanowiłam też przetestować ich korektor, jest to Natural Concealer. Ja zdecydowałam się na odcień 02. Odcień ten wygląda w rzeczywistości trochę ciemniej niż na zdjęciach na stronie, no bo nie miałam z nim wcześniej do czynienia. No i boję się, że jak jeszcze ściemnieje na twarzy, to będzie w ogóle się nie nadawał, no ale jak nie będzie ciemniał, to może na lato będzie idealny, kosztował 5,5 euro, a producent obiecuje, że jego krycie jest takie dość intensywne, natomiast daje taki naturalny, lekko rozświetlający efekt. Jest to 30 Days Extensions Daily Treatment Mascara. Trochę się obawiam tej takiej charakterystycznej, elastycznej, silikonowej szczoteczki. Nie wiem, czy się polubimy. Producent obiecuje, że po 30 dniach używania tej maskary przynajmniej raz dziennie nasze rzęsy będą o 160% dłuższe i o 13%, czy tam o kilkanaście procent gęstsze. No zobaczymy. Poprosiłam tutaj też Grześka o zakup takiego cienia. Wygląda naprawdę przepięknie, ale opakowanie ma tak felerne. Nienawidzę tego opakowania. Jest, ładnie wygląda, bo jest matowe. Jest to kolor 213. Natomiast tego opakowania nie da się otworzyć. Słuchajcie, ja mam dużo sił, ale nie mogę tego otworzyć. Tutaj trzeba włożyć paznokcia i sobie pewnie zedrzeć lakier, żeby go otworzyć, więc ja Wam to... No, oczywiście, że zdałam sobie. Zobaczcie, jak sobie zdarłam paznokcia. Ojejku. Dobra. Okej. pomogłam sobie balsamem, opakowaniem z balsamu Liposan. Są to chyba bardzo znane, bo już spotkałam się z nimi wielokrotnie. Cienie do powiek wypiekane w takim dość charakterystycznym tutaj ułożeniu tego cienia, które się nazywają Water Eyeshadow i kosztują aż 9 €, więc to jest dość dużo jak na jeden cień. Natomiast efekt jest fantastyczny i są to chyba no, dość popularne cienie z tej firmy. Tych kolorów jest mnóstwo, chyba z 30 albo i więcej. Jest to taka piękna, butelkowa, ciemna zieleń, idealna na wyjścia na wieczory do Smoky Eye. Jakiś czas temu byłam też na Słowacji i zajrzałam wtedy standardowo do drogerii DM. Jak przyglądacie się produktom Balea, to oczywiście nie można pominąć produktów do kąpieli. Za 30 ml tego kremowego żelu do kąpieli płacimy 1 €. Za każdym razem jak tam jestem, to są nowe zapachy, no ale za każdym razem to są zapachy bardzo ładne i bardzo cieszące nasze tutaj zmysły. Zdecydowałam się na dwa, na mandarynkę oraz borówkę. Firma Balea jest chyba mistrzem w odwzorowywaniu tych zapachów na swoim opakowaniu. Tak jak one wyglądają, tak i pachną, obiecuję Wam. W tej wersji z borówką jest ekstrakt z soku borówki. W tej wersji mandarynkowej mamy w składzie ekstrakt z soku mandarynki, a wiadomo, że naturalne kwasy owocowe działają nawilżająco i złuszczają martwy naskórek, więc widać tutaj pewną konsekwencję, gdzie jest ten dół. Więc widać tutaj pewną konsekwencję między zapachem, tutaj designem opakowania, ale też i składem, więc super. Kupiłam też dwa olejki pod prysznic do mycia ciała. Ten jest trochę droższy i płacimy za niego 2 €. Myślę, że ten tutaj olejek do kąpieli jest jednym z lepszych produktów Balea, z jakimi się spotkałam do tej pory. Ma krótki i stosunkowo dobry skład. Jest przeznaczony dla pielęgnacji skóry suchej, bądź bardzo suchej, bądź takiej, której po prostu nie chcemy przesuszyć dodatkowo. Ma w swoim składzie olejek sojowy i olejek rycynowy. Krótki, dobry skład. Pięknie pachnie, tak typowo olejowo. Ten olejek ma skład znacznie dłuższy i zdecydowanie mniej korzystny, ale znajdziemy w nim olejek migdałowy i olej z nasion słonecznika, więc jakieś tam składniki nawilżające jak najbardziej są. No, pachnie trochę mniej naturalnie, tak trochę bardziej sztucznie, kwiatowo, ale też przyjemnie letnio. Kupiłam też krem do rąk, również z firmy Balea. Za pojemność 100 ml płacimy tylko 2 €. Jest to bardzo niewiele jak na tak dobry skład, który ten krem posiada. Ma w swoim składzie 5% mocznika, a mocznik to jest bardzo drogocenny, no może nie aż bardzo, nie przesadzajmy, ale drogocenny składnik, silnie nawilżający, który przenika do głębszych warstw naskórka. Tym samym, kiedy jest w dużych stężeniach, złuszcza ten zrogowaciały naskórek. Poza mocznikiem ma on też tutaj masło shea i witaminę E. Zdecydowałam się też na dobry krem do stóp, czyli zdecydowany niezbędnik na nadchodzące lato. Ma on w swoim składzie aż 25% mocznika. Poza tym ma glicerynę, witaminę B3 oraz kwas mlekowy, więc będzie silnie nawilżał i silnie złuszczał nasze zaniedbane po zimie pięty. Za 1 € zdecydowałam się też na taką ekspresową odżywkę do włosów z linii Oil Repair. Miałam kiedyś szampon i odżywkę z tej serii i byłam z nich bardzo zadowolona. Ma tutaj ta odżywka ekspresowa w swoim składzie mnóstwo korzystnych dla naszych włosów składników. Ma masło shea, olej organowy, proteiny pszenicy, wosk pszczeli i kwas cytrynowy, więc powinna być super. No zobaczymy. I zdecydowałam się też na szampon i odżywkę z serii Glossy Brown, czyli serii typowo dla włosów brązowych. Żel do kąpieli z firmy Alverde, waniliowo-mandarynkowy. Ma przepiękny, odświeżający, bardzo taki refreshing, letni zapach. Naprawdę przepiękny, taki czuć, że jest coś dość naturalny, nie taki sztuczny aromat. Mam w swoim składzie ekstrakt z wanilii i ekstrakt z kwiatów pomarańczy, więc myślę, że na lato będzie idealny i pewnie jak się skończy, to będę za nim tęskniła i będę się musiała wybrać na Słowację na zakupy do DM. No, co zrobić, no, takie życie. Krem do mycia twarzy, a kupiłam go dlatego, że spodobało mi się opakowanie, jest takie ładne, schludne. Nie no, żartuję. Pomyślałam, że będzie fajnym zamiennikiem dla tego kremu myjącego do twarzy, który był z firmy Alterra i który już jest chyba wycofany. Podejrzewam, że nie będzie zmywał makijażu, no ale nie oczekujmy tego od kremu myjącego do twarzy. Nie ma takich ideałów na świecie. Ten wygląda obiecująco, jeszcze go oczywiście nie testowałam. Płacimy 2,70 € za pojemność 100 ml. Był mały foch aparatu, standardowo, już się przyzwyczailiśmy do tego, tak. A propos Alverde, produktów wegańskich, w ogóle takich super DM, kupiłam też dwa produkty z czego? No oczywiście z Alverde. Kupiłam dwa produkty do oczu. To jest serum pod oczy dla wieku 30+, uwaga, a to jest krem pod oczy dla cery bardzo dojrzałej. Nie bójcie się, te kremy Was nie zabiją, one tylko mają dobre składy, bardzo korzystne, bardzo mocno nawilżające i ewentualnie działające profilaktycznie w Waszym przypadku, jeśli nie macie 30+, ani cery bardzo dojrzałej. To jest serum właśnie pod oczy z ekstraktem z owoców goi, z witaminą E oraz z koenzymem Q10. Ma naprawdę dobry skład, a konsystencja jego jest taka bardzo wodnista, bardzo taka lejąca. Szybko się wchłania, więc idealnie nadaje się pod poranny makijaż, nie waży się. No i kupiłam tutaj też ten krem pod oczy dla cery bardzo dojrzałej, nie bójcie się, nie bije. A kupiłam go ze względu na to, co jest tutaj narysowane na opakowaniu, czyli bardzo drogocenny w naszym świecie kosmetycznym olej z amarantusa. Olej z amarantusa jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, więc jest bardzo, bardzo drogocenny. Ten natomiast krem nie nadaje się pod makijaż, jest to typowy nocny krem, bardzo treściwy, bardzo taki kiepsko wchłaniający się, no i pozostawia film, więc no po prostu idealny na noc. Ale nie ma takiego kremu, który byłby idealnie nawilżający i treściwy na noc i idealnie lekki i szybko wchłaniający się na dzień pod makijaż, więc trzeba stosować dwa produkty. A i ten jeszcze krem pod oczy jest też przystosowany do tutaj konturu ust, aby ten obszar również nawilżać, bo tak samo szybko starzeje się i wysusza jak okolica oczu. Ale ja go nie stosuję do ust. Do ust wolę zwykłe balsamiki, bo jeszcze chyba nie mam tutaj żadnych zmarszczek w okolicach ust, chyba, nie wiem. Zmywacz do paznokci z firmy Ebelim, podobnie jak Balea i Alverde, to jest marka właśnie firmy drogerii DM. Kupiłam go, ponieważ go potrzebowałam, a miałam go też wcześniej. Kosztuje tylko 70 centów i fajne jest mi to, że nie wysusza naszych skórek i nie rozmazuje lakieru na całe palce. W drogerii DM jest ogromny wybór produktów spożywczych i herbatek, podobnie jak w naszym rodzimym Rossmanie. Zawsze jak tam jestem, decyduję się właśnie na te herbatki z firmy Das Gesunde Plus. Pewnie moja pani nauczycielka z niemieckiego spadła teraz z krzesła, no ale kupiłam wszystko inne i zrozumiałam, o co chodzi, więc chyba nie jest aż tak źle. Poprzednio kupiłam wersję pomarańczowo-waniliową, była przepyszna, a teraz kupiłam taką równoważącą, taką nadającą równowagi i balansu naszemu życiu. Kosztuje 1,50 € za 25 sztuk herbatki. Są to herbatki ziołowe, no i mają piękny, czysty skład. Przeczytam Wam może cały skład. Jest tutaj werbena, olej z dzikiej... owoce dzikiej róży, melisa, liść malinowy, czarny bez, lawenda i korzeń lukrecji. Nie jestem pewna, czy wszystko dobrze tłumaczę, ale no coś w tym stylu. Jeśli jesteście ciekawi któregoś z produktów Balea bądź Alverde, to możecie sobie o nich poczytać na stronie DM. Oczywiście po niemiecku. To już wszystko, co miałam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj spodobało, do zakupu czegoś Was zachęciłam. Jeśli tak, koniecznie dajcie mi znać, jestem bardzo, bardzo ciekawa. No ja nie wiem, z czego jestem najbardziej zadowolona. Jestem przede wszystkim bardzo ciekawa tych produktów z Kiko, ponieważ tych akurat nigdy nie miałam wcześniej. Miałam kiedyś jakiś tam rozświetlający korektor, który był kiepski i eyeliner, który szybko wysechł, więc one się nie nadawały do niczego. No mam nadzieję, że to będą lepsze. No oczywiście bardzo się cieszę z Pro Longwear z MAC-a, bo stwierdziłam, jak bardzo go kocham w momencie, kiedy go zabrakło, jak to często bywa. No i te produkty wszystkie z Alverde i Balea też fajne są. I niedrogie są. Chciałabym je mieć w Polsce, tak na wyciągnięcie ręki, że idę, kupuję, węg mam. I oczywiście w tych samych cenach, a nie z marżą 300%. No dobrze, to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście zapraszam Was wszędzie tam, gdzie jestem, a nie ma mnie na YouTubie, czyli na blogu, Instagramie, fejsie i Twitterze. Wszystkie linki będą za chwilę oraz w opisie na dole. W opisie na dole też linki do wszystkich tych produktów, o ile wszystko mi się uda znaleźć. No i oczywiście dokładne ceny, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ktoś jest ciekawy. No i dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Pa! I jeszcze jak lubicie hole, to dajcie mi kciuka do góry, albo jak lubicie letnią pogodę, które Wam zaoglądam, dajcie mi kciuka do góry. Wiem, że lubicie oglądać takie filmy, więc playlistę z podobnymi wrzucę Wam na dole.